To tak się chodził, jakbyś chodził poszlakować niedźwiedzią. Czyli zawsze bokami. Tu widzimy oczywiście pasmo Giewontu, Dolinę Stążyską. Widzimy w dali czerwone wierchy. Szlaki kurierskie prowadziły rozmaitymi dolinkami tutaj reglowymi ponad górą granicę lasu. Następnie wychodziło się na Grań albo na Przełęcz najniżej i schodziło się do jednej z największych dolin w Tatrach, która ma 18 km. Jest to Dolina Cicha. U wylotu Cichej często przy trzech studniczkach tam już czekał następny sam Słowak, czy ktokolwiek, który przejmował albo klienta, albo ten kurier szedł dalej w stronę granicy czesko-węgierskiej, no słowacko-węgierskiej. No. Tak, bo to dawno to były Węgry, wszystko, nie? A często jeszcze były już podczas wojny obstawione żandary austriackie, przeważnie Austriacy pilnowali granic. Prawda? No. Trzeba było wyminąć gniazdo maszynu karabinowego na przykład. Myślę, że jak dotarł ktoś do osoby takiego ratownika, przewodnika, przemytnika, jak ktoś dotarł z dowództwa Armii Krajowej i zaproponował taką funkcję, to wydaje mi się, że to było takie też wyróżnienie i to był od razu rozkaz, który każdy przyjął na swoje barki. Tu nie było, żeby się wymigać od takiego czegoś. Wydaje mi się, że to oni po prostu przyjęli to jako obowiązek, tak? Byli zaprzysiężeni, musieli potem pewnych rzeczy dochować, nie zdradzić tajemnicy, nie zdradzić swoich kolegów, no i na tym to polegało. No góralskie charaktery to są bardzo mocne i twarde, więc ci kurierzy i ci górale przedwojenni to byli tacy ludzie ze stali, że tak powiem. I nieważne, czy to przejście było kilkukrotne, czy ktoś szedł kilkanaście, czy kilkadziesiąt razy, za każdym razem ryzykowali jednak życie dla Polski. Zapraszam. Na Podhalu odnośnie kurierów, no było ich około 35 z samego tutaj tego kręgu zakopiańskiego. A kurierzy byli w Pieninagi, na Spiszu, na Orawie, no i na Podhalu też. No. Przy przeprowadzaniach tutaj przez góry, no bo to byli ludzie rozmaitego pokroju. Byli oficerowie, byli ludzie, którzy się chcieli przedostać przez, po to, żeby się dostać do armii gdzieś na zachodzie, do wojsk tam, no to oczywistą rzeczą, że trzeba było nadstawiać bardzo często takiej, że tak powiem, odwagi. Nie można było odpoczywać czasem z narażeniem życia, trzeba było omijać gdzieś schronisko, czy szałas, czy jakąś siedzibę ludzką. Idąc z góry, no to też musieli jakąś zachować żywność, jakąś zabezpieczyć się na to, żeby można się spotkać z najgorszym, prawda? No. Jedni słabli, potrzebowali pomocy, napotkanych często trzeba było pochować tam gdzieś. Się zdarzały też nieszczęśliwe, śmiertelne wypadki. Na przykład taki motyka utopił się w Dunaju. Prawda? Też był kurierem. Motyka Stanisław. Także to trzeba być było przygotowanym na wszystko. A w górach to jest takie, albo się uda, albo się nie uda. To jest taki góralski judo, no. Powiedzmy, bardzo wielu tych ludzi obcujących z górami to mają do czynienia zawsze albo z lawinami, albo z odmrożeniami. Wiele rzeczy jest bardzo trudnych w współpracy z naturą, z przyrodą. No musieli być zahartowani, musieli wiedzieć, co ich czeka. No.
i przygotowani do takiej pracy. No. Bo stara przyszła i mówi, szanuj góry, to i one cię będą. Bo każdy z nich wiedział, że jak będzie źle, że się dostanie do szałasu, bo będzie zima. To nawet tam wywie parę desek i zrobi opalni ogień i będzie się wiedział, jak się zachować, prawda? Zawsze będzie chojrakiem taki, który nic w życiu wielkiego nie zrobił, ani nie przeszedł, tylko będzie bardzo skromnym człowiekiem. Taki człowiek, który umie się pokłonić w górach i oddać to, co się im należy, czyli szacunek. Zrobimy jakąś herbatkę. Przyniesie kubek. Tu popłukniemy. Raczej tak duchowo. Dobrze, nastawimy wodę. Dobrze, tak. Ma pan tutaj dużo pamiątek. No tak, no to są wszyscy koledzy, z którymi pracowałem. A ma pan zdjęcia kurierów tutaj gdzieś wiszą? Kurierów? No mam na przykład paru kurierów. No, to... Mamy zdjęcie, to jest król kurierów Tatrzańskich, Józef Krzeptowski. Przewodnik instruktor narciarstwa, przeszedł ponad 50 razy trasę Zakopane Budapeszt. Wymieszamy jeszcze na dno. Cukier tam jest na stoliku, tu podamy, tak? On pracował przed wojną jeszcze, jako kurier. Przeprowadzał jeszcze przed wojną żonę Witosa na przykład, która była w tym czasie na Słowacji. No to przez Tatry trzeba było przejść, ale no, mam, żeby żonę przeprowadzić z powrotem do Polski na przykład. W drugiej połowie wojny był poszukiwany. Razem z żoną i córkę zaprowadził, przesiedzili w Budapeszcie, nie? W Ochołowie mamy też takich właśnie ludzi zacnych. Nad kościołem jest cmentarz i tam jest pochowany Andrzej Franczystek Kuśtyjon, szwagier mojego dziadka. Przed wojną chodzili polować se w Chole, czyli w Tatry. No i ten Jędrek Franczystek Kuśtyjon razem z moim dziadkiem, ze szwagrem swoim, chodzili se na polowacki i te góry przez to dobrze znali. Przyszła wojna, a jak przyszła wojna, no to go tam skoptowali do tej ekipy. Tych, co jak góry znacie, no to przez te góry przejdziecie. Bezpiecznie przeprowadzicie kogoś, jakiś emisariusz, rozkazy przeniesiecie do Budapesztu, do polskiej ambasady. No i on se tak chodził. Ile razy przeszedł, to ja tego nie wiem, bo ja był bardzo mały, kiedy on umarł, ale wiem, że chodził. Potem już był spalony, nie mógł się wrócić, no ale z naszej rodziny dziadek, jego siostra i nasz pradziadek, no to wylądowali w katowni gestapo w tej willi Palace, więc tam byli trzymani kilka miesięcy, no i katowani, więc to też jakby było związane z tą działalnością może i trochę Kuśtyjana, no i w ogóle z tym, no że to no, wojna była, to były czasy trudne, nie? Jeden z kurierów, na przykład Marusarz Stanisław, on miał bardzo słynną ucieczkę z więzienia Monte Lupik. Został odtransportowany do więzienia na Monte Lupik. Pierwszy przez obóz tam w Płaszowie i tak dalej to przechodził. I tam próbowali rozciągnąć kraty mokrą szmatą taką. Z łachów więziennych skręcili taki powrósła, z prześcieradła zrobili taki tam powiedzmy sznur, jak gdyby spletli to, tylko skręcili. I podczas wydobywania się z celi, powiedzmy, czwarty numer wylosował właśnie Marusarz. No i dość na tym, że jak przechodząc przez to okno, to jeden z tych ucikinierów się tam zaklinował. I jeden nogę złamał akurat, nie? Ale jemu się udało na tyle, że przeskoczył, bo jeszcze trzeba było pokonać mur od więzienia, prawda, na którym był naukładany drut kolczasty górą,
A jeszcze na tym murze było szkło poukładane. I oni tam przeszli, oczywiście ranni byli. Potem tam jednego z nich załapali też. I on powod kopiec Kościuszki gdzieś tam przeszedł do Zakopanego. No. I wyspał się u Karpiela, był taki u sąsiada, który znał się bardzo dobrze, jego bratego sąsiada z jego siostrą Heleną, która była też kurierem, prawda, takim. Tak ostatecznie się znalazł na Węgrach. No, musiał być ruchoporód jakiś taki. Jedni przemycali, jedni przenocowali, takiego kuriera też gdzieś tam. Czyli jak zachorował, to go też leczyli. Były też ludzie, którzy podwodzili jeden na drugiego, tak? To współpracowali z okupantem na przykład. No, nie tylko w Zakopanem, bo kolaborantów nie brakowało nigdzie. Kolaborowali z Niemcami, niektórzy być może dla zysku. No. Czy to właśnie ze strachu, czy to z przymusu, grożąc im na przykład śmiercią. Ciężko jest to zrozumieć, bo nie jesteśmy po prostu w czasie wojny. Nie byliśmy w sytuacji, gdzie mamy pistolet przy skroni i nie wiemy, jak byśmy się tak na dobrą sprawę zachowali. Więc ciężko o takich rzeczach mówić, nie będąc w sytuacji, nigdy tego nie przeżywszy po prostu. Andrzej Franczyszek Kuśtyjon został w Budapeszcie i swoje losy potem związał z Armią Andersa. Cały szlak przeszedł przez Tobruk, Monte Cassino do Anglii. Jako chłop Fest, taki był z niego potężny, wziął funkcję, wypełniał jako sanitariusz, czyli nosił ludzi po prostu na plecach. Jak potrafił tego dzika przenieść z Doliny Łatanej, teraz tam jest Słowacja, i przeszedł z tym dzikiem do Chochołowa, no to nie mógł być to mały dzik, do małego nie strzelał, to był to człowiek silny. Jak go widzieli potem w tym wojsku, powiedzieli mu, będzie sanitariuszem i ludzi nosił na plecach spod kul, wyciągał. No i jak tamten cały szlak szczęśliwie przeszedł, jak te kule świstały gdzieś tam koło głowy, tak on wtedy złożył sobie przysięgę, że jak wyjdzie z tego cało, jak skończy się wojna, wyjdzie cało, to te ordery, te oznaczenia i ten krzyż Virtuti Militari, który dostał, ofiaruje po prostu w podziękowaniu za to przeżycie, za ocalenie Matce Boskiej Chochołowskiej. No i tak zrobił. No to jest taki nie album wydany przez GOP, a większość tych ludzi to byli kurierzy, prawda? Taki. Bo to byli ludzie, którzy się znali trochę i na speleologii, na taternictwie, i na narciarstwie. Na przykład jak wujek Krzeptowski tu mamy, to jest Władek Roń, Michał Jagiełło to już nie żyje też. No. To już wszystko nie, za wyjątkiem nie. No. Po wojnie byli szykanowani przede wszystkim przez te władze. O wielu rzeczach dopiero wyszło szydło z worka opowieści po długim czasie. Do lat 50. to były robione czystki wśród tych ludzi, prawda, którzy... No to oni tam za dużo się nie dzielili z tymi opowiadaniami. I tak też robili jak cicho ciemni. Często roboty takie. Podejmowali do pracy, coś tam musieli, żeby jakoś przeżyć. Jedni budowali ścieżki w dzisiejszym Tatrzańskim Parku Narodowym, prawda? A było co budować, bo jeździć 250 kilometrów. To robili w Szyperciach, na przykład szlak na Rysy, czy gdziekolwiek, prawda? No. Przy tym wszystkim wchodziło w grę ratownictwo tak samo, no bo to część został ratownikami. No i to dobrymi ratownikami, którzy wprowadzali
sprzęty ratownicze, prawda? A niektórzy nie tak szeptoskini Józek, no to poszedł na cywil na 3 lata. Za działalność kurierską? No między innymi, no. No bo to przecież bo to tak, taki był okres czasu. Ze Syberii go zwolni po 3 latach przyszedł, no to zajął się przewodnictwem tym, co umiał robić najlepiej. No. Nazwaliśmy go Ujkiem, no bo tak zawsze zwracamy się do starszych ludzi z szacunkiem. Mówi się mu wujku. To ci wszyscy prawie, ci starsi, to dla mnie byli wujkowie. Był takim przykładem dla przewodnictwa, bo przewodnikiem był jeszcze przed wojną, prawda? Tutaj był instytutorem narciarstwa, prowadził grupy. No, tym bardziej, że my potem szkoliliśmy za jego namową zresztą. Poszedłem pracować razem z nim w ośrodku dla pilotów na Groniku, czyli Wojskowy Ośrodek Szkoleniowy Kondycyjny. No tośmy chodzili z grupami pilotów. Był starszym ratownikiem, bardzo wielki szacunek dla niego. Mieli i oficerowie Wojska Polskiego, z którymi chodzili na zajęcia w góry, w Tatry tutaj po to, żeby ich uczyć jeździć na nartach chociażby, czy wykonywać takie rozmaite ćwiczenia jak atletyka terenowa, czy takie inne rzeczy. Andrzej Franczystek Kuśtyjon do Polski wrócił z Anglii po paru latach. Nabrał takie 2 worki, marynarskie worki lekarstw, bo się napatrzył na te tam sprawy z tym leceniem związane, na tyle, ile tam mogli ratować tych ludzi. I w Chochołowie był takim, nazwijmy to, felczerem, czyli takim, kto pomógł, dał jakiś lek. Nie był to lekarz, nie miał przecież studiów, prosty chłop. Ale te worki 2 pełne lekarstw wyrozdawał w Chochołowie, pomagając komu się do. No i potem se spokojnie żył, gazdował, czyli nie miał jakichś tam funkcji wyższych, bo po prostu dożył se spokojnie starości do 76 roku czy 7. Żyło mu się w Chochołowie, umarł. No i w Chochołowie mamy taki klub sportowy, który już ma 70 roków. I w tym klubie obecnie jestem prezesem i taką inicjatywę podjęliśmy, co by zrobić zawody imienia tatrzańskich kurierów. Te zawody w Chochołowie wsparłem swoją inicjatywą i 11 razy udało się zrobić takie zawody. Więc sprawa kurierów zawsze mi była taką na sercu, no bo to w rodzinie mieliśmy tego kuriera. Jego też kuzyni to byli też właśnie kurierami tego Jęczka Franczystego Kuśtyjana. Ten worek, który przemierzył cały szlak razem z tym Franczystem, przeszedł ten Tobruk i Monte Cassino i tą Anglię i powrót do Polski, dla mnie to jest taka po prostu bardzo cenna rzecz. I mam te 2 worki właśnie. Tutaj jest wanta, skała granitowa, ona waży 13 ton i na tej wancie będą umieszczone 3 postaci. 2 kurierów tatrzańskich i 1 emisariusz. Kurierzy będą ubrani w stroje góralskie, emisariusz troszeczkę inaczej i wszyscy mają narty. Z tej strony widzi pani, gdzie mamy taką płaszczyznę troszeczkę. Z tej strony będzie tablica umieszczona. Na tablicy będzie napis. Nie będę go cytował, bo go po prostu na pamięć nie znam dokładnie. Natomiast chodzi o to, kim byli kurierzy, w jakich latach działali i co robili. I tam jest taka sekwencja ładnie zakończona właśnie
takim naszym tutaj góralskim, że tak powiem. To wynika z takiej piosenki, takiej naszej przyśpiewki góralskiej. Byli chłopcy, byli i no się minęli. No i dalsza część to jest i my się miniemy po malutkiej chwili. No żeby to miało jakiś związek z tymi górami, z tymi ludźmi, którzy te Tatry przemierzali, bo w większości byli jednak kurierami górale. Figury są już odlane, to są już takie, powiedzmy, drobiazgi. Trzeba odlać narty, trzeba odlać kijki. Pan artysta, który się tym zajmuje, czyli Tomasz Rosy, no po prostu to dopracuje. Później musimy kamieniarzy wynająć. Oni muszą troszeczkę tą wantę, że tak powiem, po góralsku przykrzesać, żeby te postaci równo jakoś tam w miarę ustawić. Trzeba będzie zrobić taki montaż tych figur, no i pomnik mamy gotowy. Bohaterowie i my się wzorujemy na nich. Teraz, wtedy i teraz uważam, że ma być to samo. Na tym polega patriotyzm, na tym polega właśnie ta chęć służenia ojczyźnie, a nie, że my będziemy uciekać, będziemy kombinować, będziemy gdzieś się starali, nie wiem, z tego jakoś wyłgać, tak, w jakiś sposób. To byłoby takie nieuczciwe. Oni uważali, że to jest normalna sprawa. To trzeba mieć w duchu, w sobie, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Nie tylko gdzieś w dobrych warunkach, tylko kiedy jest w biedzie takiej, że nie ma wyjścia. Oni umieli się podzielić ostatnim krokiem chleba, jeżeli trzeba było. I tych ludzi trzeba by było jak najbardziej uszanować. Bo to nie dlatego, że są moimi akurat niebliskimi takiej czy innej strony, tylko chodzi o to, żeby ta pamięć pozostała. Pomnik frontem będzie stał w kierunku Kasprowego Wierchu. Natomiast za plecami kurierzy będą mieć dwór Homolaczów, a z tyłu w tle jeszcze Nosal. No i mam nadzieję, że jak już pomnik powstanie, to ci kurierzy tatrzańscy będą sobie z tej niebieskiej grani spoglądać na ten pomnik. Może będą szczęśliwi, że ktoś zadbał o to, żeby ich upamiętnić. W reportażu wystąpili zakopiański działacz społeczny Zbigniew Mrowca, były ratownik TOPR Kazimierz Gąsienica-Byrcyn oraz przewodnik tatrzański Andrzej Stanek.